dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Dzieci się bawią i witają wiosnę, żegnają zimę. Jakie mają zadanie? Mogą wykonać żabę z papieru albo tam kwiatki do wyboru. Dlaczego żabę? A bo ona jest taka radosna. Jak widać, stolik jest cały czas otoczony. Dzieciom bardzo się podoba ten pomysł. Więc robimy żaby, które rachoczą radośnie. Ten chłód nie przeszkadza dzieciom? Nie, myślę, że dzisiaj i tak jest całkiem przyjemnie. Były lata, gdzie było naprawdę zdecydowanie zimniej. Zima próbowała jeszcze straszyć chłodem, ale nie miała szans w starciu z entuzjazmem dzieci. W czwartek na tarnogórskim rynku odbyło się powitanie wiosny. Najpierw utopiono marzanny, potem były gry, zabawy i animacje dla najmłodszych. Witamy wiosnę i myślę sobie, że co roku udowadniamy, że nawet jeżeli jest chłodno rano, to później robi się ciepło przede wszystkim w sercach, bo no nie ma szans, żeby ta wiosna po takim powitaniu się w Tarnowskich Górach nie pojawiła. Mam informację, że od strony Lasowic i Nakła już tu podobno przybywa, no i od Krakowskiej wyraźnie bije ciepło. Z naszego przedszkola już bywaliśmy tutaj nie jeden raz. W zeszłym roku nas nie było, w tym roku jesteśmy i znowu się cieszymy. Że Państwo są świetnie przygotowani. Tak, staramy się zawsze przygotować do takich imprez, bo jesteśmy fanami takich imprez. Bardzo chętnie bierzemy udział, dlatego wspólnie dzieci zrobiły kwiaty, zrobiły marzankę, jesteśmy. Impreza jest jak co roku, już od 2014 roku, dla wszystkich tak naprawdę, dla przedszkolaków, dla uczniów szkół podstawowych, ale co roku pojawiają się tutaj starsze dzieci, pojawia się młodzież ze szkół średnich, no i dzisiaj już parę osób prywatnie zupełnie z dziećmi przyszło, zrobiło swoje małe, prywatne marzanny po to, żeby je utopić, żeby zrobić zadość tradycji. Jako że na rynku nie mamy rzeki, nie mamy stawu, nie mamy żadnego zbiornika wodnego, ten basen strażacki się sprawdza i myślę, że w sposób trochę sztuczny, ale jednak jesteśmy wierni tradycji, topimy marzanny i marzanioki, a goiki tradycyjne śląskie też się tutaj bardzo często pojawiają. No i dzięki temu wiosna zawsze przychodzi szybciej. Przygotowywaliśmy marzannę w ramach zajęć plastyczno-technicznych w szkole. To jest legalna alternatywa na Dzień Wagarowicza, bo wiemy dobrze, że Dzień Wagarowicza to jest tak naprawdę święto nieoficjalne. Wiem, że tutaj licealiści przychodzą. Czy zawiedzą nauczycieli, czy bez? Nie wiem, aczkolwiek wolę, żeby na wagary przychodzili na rynek niż gdzie indziej.